serdecznie na łamach naszego portalu. Mamy przyjemność mówić z Michałem Materną. Witam, Michał. Cześć. Na kilka dni przed walką Michała na KSW 15. Michał, jak się czujesz, jak przygotowania? Czuję się dobrze, przygotowania były rewelacyjne, profesjonalne. Dwa obozy zaliczyłem. Zacząłem przygotowywać się od praktycznie końcówki grudnia, początek stycznia. Robiłem już tlenówkę. Także po drodze miałem tylko małą taką przygodę w ostatnim okresie z chorobą, ale mam nadzieję, że jakoś nie wpłynie to znacznie na moją postawę w ringu i dam dobrą walkę. Jak zareagowałeś na wieść o kontuzji Krzyśka Kobaka, z którym miałeś pierwotnie? Byłem załamany. Tak naprawdę to byłem załamany, bo byłem mega nastawiony psychicznie na tą walkę. Zresztą dużo osób mi mówiło, że też się cieszy, że dojdzie do takiej walki. Tym bardziej miałem dodatkową motywację i gdy się dowiedziałem, że nie będzie walczył, naprawdę coś we mnie pękło. Ale możemy być pewni, że motywacja ci do tej walki nie spadła. Nie, oczywiście motywacja nie spadła. Jestem głodny walki, bez znaczenia z kim będę walczył, po prostu chcę już wyjść tam na ring. Poczuć tą adrenalinę, poczuć te emocje i poczuć smak zwycięstwa. Co byś o swoim przeciwniku analizowałeś jego walki? Miałeś okazję? Jest to, mimo to, że ma taki bilans mieszany, to jest to, uważam, że dosyć solidny zawodnik. Przede wszystkim ma mocną stójkę. W parterze też co nieco potrafi. No i naprawdę dobry zawodnik. Wybiegając trochę naprzód. No, jeśli kontuzje cię będą omijały i dopisze zdrowie, ile chciałbyś skończyć walkę jeszcze w tym roku? Myślę, że tak około 400-420. A tak naprawdę to ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie, bo wszystko zobaczymy, jak się potoczy los, nie? Jakie będą propozycje, jakich walki i na jakich galach. To wszystko od tego zależy. Okej, teraz pytanie od naszego czytelnika. Skąd wziął się pseudonim Cipao? Nie męczmy już tego pytania, bo to pytanie było tyle razy męczone na różnych łamach portali, że myślę, że nasz czytelnik sobie pogrzebie troszeczkę w internecie, to z pewnością znajdzie. Ogólnie taka historia głupkowata za mało lata i nie ma co tam przytaczać ani przypominać. Kolejne pytanie od naszego czytelnika. Kiedy zacząłeś swoją przygodę z jiu-jitsu, z MMA? Przygodę swoją zacząłem tak naprawdę w wieku 17 lat. W ogóle to od początku mojej kariery, na początku było pływanie, potem był triatlon, potem była siłownia. No i jak chodziłem na siłownię, to poznałem, koleżka mi powiedział, czy nie chciałbym wybrać się na trening. Ja powiedziałem, jaki to trening, on mówi, znając mój charakter, to mi się spodoba. No i poszedłem wtedy do nowej sekcji początkujących berserkerów, która była właśnie, to był wrzesień. No i tak już zostałem do dzisiaj. Okej, teraz pytanie od swojego... A jeżeli jeszcze, nawiązując tylko do tego drugiej części pytania, MMA to była po prostu taka kolej rzeczy na treningach. My robiliśmy jiu-jitsu, a raz w tygodniu było MMA. Trenerzy też to byli zafascynowani tym, no i tak już zostało. Okej, teraz pytanie od twojego przyjaciela Daniela Dowdę. Niestety ostatnio przegrał właśnie z Krzyśkiem Kołakiem. Co się teraz nie będzie? Trzymaj! Daniel, to Daniel, ma tam swoje jakieś sprawy, ma rodzinę. Miał tam problemy przed walką, że musiał wszystko wyprostować. Zaczyna trenować, ponieważ ostatnio znowu miał lekko naderwane czy tam naciągnięte kolano, ale wraca do formy i jeszcze pokaże na pewno niejednemu niedowiarkowi, na co go stać. Okej. Okay. Miałeś okazję w swojej przygodzie z tym sportem być w Brazylii dwukrotnie bodajże. Jak ci się podobało na treningach w Brazylii? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę za pierwszym razem, kiedy pojechałem ćwiczyć do Brazylii, to tam trenowałem kilkanaście miesięcy i tak naprawdę pojechałem trenować tam właśnie jiu-jitsu. No ale tak się stało, że tak naprawdę zrobiłem jeden trening jiu-jitsu, ponad miesiąc czasu tam byłem, to trenowałem tylko może raz jiu-jitsu, a tak to robiliśmy praktycznie cały czas MMA właśnie. Pod tym kątem był nastawiony wyjazd nasz. Oczywiście nieświadomy, takie były zalecenia głównego trenera Makako. No i tak chwaliśmy. Myślę, że na dobre mi to wyszło tak naprawdę. A za drugim razem już świadomie pojechałem do Brazylii właśnie ćwiczyć pod kątem MMA. Byłem za drugim razem w Gracie Barra w Rio de Janeiro na tam trenować. Ćwiczyłem z takimi gwiazdami jak Babalu, Ksimu i wiele innych. No i naprawdę coś innego, fajnie. Już trzeci raz bym chyba do Brazylii nie pojechał ćwiczyć, ale ma teraz bardzo bym chciał pojechać właśnie do Stanów poćwiczyć.
Jeszcze na miłość twojego wyjazdu do Brazylii. Jeden z wyjazdów stoczyłeś walkę, podczas jednego z wyjazdów stoczyłeś walkę z cyborgiem. Tak? Czy byłeś gotowy do tej walki, czy wziąłeś ją z marszu? Nie, to nie było, bo akurat zostałem wysterowany na tą walkę, bo nie byłem na nią gotowy ani psychicznie, ani fizycznie, ani technicznie, ale po prostu był tam menadżer, który załatwiał tą walkę. To miałem w ogóle z kim innym walczyć i za inne zostałem tam oszukany na pieniądze w ogóle. No i sama walka wyglądała tak, jak wyglądała. Ale myślę, że ta walka dużo mnie nauczyła pokory i na pewno dużo z tej walki wyciągnąłem na przyszłość. I naprawdę teraz, jeżeli chodzi o jak wychodzę do walki i przypominam sobie tą walkę, to jestem naprawdę bardzo mocny psychicznie i dużo mnie ta walka nauczyła, jeszcze raz powtarzam. Tak, rozumiem, do tematu Stanów Zjednoczonych. Jeśli byłaby taka możliwość, czy jesteś chętny, zapatrujesz się na jakieś obozy treningowe w Stanach, w Anglii? To wszystko też jest uzależnione od czasu i pieniędzy. Wiadomo, że mam rodzinę na utrzymaniu. Urodził mi się drugi syn. Także też muszę to cały czas podzielić pomiędzy treningami, rodziną, a wyjazdami, jeżeli są jakieś zawody czy coś. Także jeżeli trafiłby się jakiś taki sponsor, który by mi pomógł finansowo, to na pewno chciałbym wyjechać oczywiście, bo to jest inwestowanie we własny rozwój. Cóż, czego chcesz, żebyśmy Ci życzyli w dalekiej przyszłości? Tylko zdrowia. Jak będzie zdrowie, to do wszystkiego dojdę o własnych siłach. Na koniec chciałbyś komuś podziękować, pozdrowić kogoś? Oczywiście, chciałem pozdrowić tutaj cały klub, mojego trenera Piotra Bagińskiego. Chciałem pozdrowić mojego brata Norberta, Karola Habrosa z klubu Skorpion, wszystkich chłopaków też z klubu, z którymi tam trenuję. Chciałem podziękować sponsorom, firmie Tenzi przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Firmie Mevago, Opticum, Pitbull 100% i wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają oraz kolegów, którzy są ze mną na dobre i na złe. My również dziękujemy za to, że zgodziłeś się z nami rozmawiać. No i życzymy wygranej w nadchodzącej walce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.